O Boże, Osman mi wojnę wypowiedział. Kiedy on te klejmy narobił? Łolololololo! Kazań! Po prostu mam łzy w oczach, łzy szczęścia, bo nabiliście te 1500 łapek i oznacza to, że muszę podbić świat! Co my tu robiliśmy? Biliśmy Moskwę. No, Moskwy już nic nie uratuje i tak musimy ich podbić, więc zróbmy to. Co prawda w komentarzach pojawiały się głosy, żebym ja tutaj Mugalsów wam zrobił, Mugal Empire, ale nie, stworzymy Mogołów. Chociaż my w naszych podbojach za chwilę ostro ruszymy na teren północno... zachód... wschodnich Indii. Ja zapomniałem, że ja dalej mam w tej wojnie ponownie. Mogę akceptować kultury. Nowogrodzką. Ale tym razem coś Dania szybko chce whitepisować, więc skorzystajmy z tego. To wiele wyjaśnia. I nadchodzimy bić Boskala. O Boże, oni tu na stolicy nie mają polskiego terenu. Ale jakby nie patrzeć, to Rosjanom już raczej same lasy tutaj zostały. No nie będzie wesoło. No to teraz możemy już korować. A czekajcie, jest era reformacji, ja muszę staki poprawić, przecież ja w ogóle piechoty nie mam w armiach. To by tłumaczyło, czemu straciłem całego manpowera. No to kończymy Moskwę. Bierzemy terytoria Nowogrodu, Tweru oraz jakieś tutaj Badziewia plus hajsy! Zdecydowanie coś w tej wojnie poszło nie tak. Przenosimy główne centrum handlu do Nowogrodu. Tutaj będziemy już zarabiali znacznie więcej dzięki temu. Mam nadzieję, że nie zapomniałem tego, że nie wiem, miałem na Bałtyku. Nie, no na pewno nie miałem na Bałtyku wcześniej, nie? O, mój dzielny sojusznik wzywa mnie do walki. Odpowiemy na to. A co to? Polska jest w jakiejś ciężkiej wojnie. O, Gdańsk wróci do zakonu krzyżackiego. Dobra, na szczęście Polska jeszcze nie ma silnej armii. Wilno zdobyte. Dodatkowo spalone. Tak, bijcie sobie Polaka, bijcie Polaka. Mi to zawsze jest na rękę. Centralizacja władzy. To jest zawsze na propsie. Tylko 3 fejwory. Co to ma być? Jak ja kocham Litwę, naprawdę. Na wszelki wypadek wezwałem Osmana, bo nie zauważyłem Niemców w tej wojnie. Aha, to Niemcy ściągnęły katastrofę na Polskę. To Niemców wina, jak zwykle. No to plądrujmy sobie Warszawę. Spalmy. Takie warunki pokoju mnie jak najbardziej zadowalają. Gdańsk od zawsze był tatarski. Nie, dobra, i tak go muszę zwrócić Prusom. Powiedziałem Prusom? O nie, wydały się moje plany. Litwa się uwolniła. Wyrąbiście, no to coś sobie tu podbijemy. Wprowadźmy kolonializm. Czas na kolejną wojnę z Moskwą. A co to za kolejna męska nacja? Aż serce rośnie, jak Horde Unity rośnie. Tak się zastanawiałem, bo Transoxiana chce być naszą marchią. I powiem wam szczerze, chyba na to pójdę. Za te wszystkie podboje rozdajemy trochę ziemi naszym tribesom, tylko oczywiście te takie... nie za dobre ziemie. Widzę, że Osman przytuli sobie instytucje. Nie no, bez jaj, przecież przed chwilą nienawidził Tymura, czemu nagle go lubi? Dobra, atakujemy na Conquest Cassius Belli Tymura. Co prawda mamy dużo przeciwników. W sumie jak tak patrzę, to ja się najpierw chyba skupię na obronie. Chyba mój sojusznik się rozpada. Tak dostałem informację, że Sybir istnieje. Ja tu stolicę im podbiłem! Totalnie o tym zapomniałem. I wielka bitwa Hordy z Tymurem. I chyba przegrywam. Ale ostatecznie wygrałem, jakimś cudem. Największe nacje, które ja tu mogę wypuścić, to Korostan i Afganistan. Oraz Ayam. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie eneba.com, gdzie i tak jak widzicie są strasznie przecenione dodatki do Europy Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. Niestety, mam pecha. Największe kraje w Indiach to kraje sunnickie. Szkoda. O Boże Pani, ile tu pieniędzy mają. Dobra, ja to biorę. No to otwieramy sobie drogę do Indii. Uwielbiam to, jak boty z dupy ustawiają nas na rywala. Się trochę poblokowałem, więc pozrywałem sojusze z tymi hordami. Trudno. Trzeba będzie coś pójść w tą stronę. Sirhind staje się naszym nowym wasalem. Mam mnóstwo claimów. Jako trzecią ideę bierzemy Trade Ideas, jako czwarta pójdzie nam ilościowa. W międzyczasie też szukam jakichś nowych sojuszników. Oriat, Ming, bo... nie ukrywam, tu mam samych wrogów. O, i mamy 25% manpowera więcej. Wyjebiście. Mamy zjednoczenie hord tatarskich, dalszą misję. I teraz... to musimy zdobyć.
Chociaż nie ukrywam, najchętniej te terytoria bym oddał jakiemuś wasalowi, bo są nic nie warte. Czas ponownie najechać Tymura. W zasadzie nie wiem, czy to się nie zakończy jakimś buntem moich wasali, ale polecimy o Reconquest. O, tej Bondyard, bo zaraz przy naszej granicy. Tak, tylko że musiałem wziąć sobie górską prowincję. Rzeź indyjskiego wojska. Ha! Bo, oj, chyba że Jampur dojdzie. Nie, będzie w osobnej bitwie? Nie. No to wyjebiście, lecimy zająć ich stolicę, żeby ich wyjmować z wojny. A tej rzezi nawet nie zauważyłem, gdzie się działa i kiedy. No to Korostan trochę nam się rozrósł po kolejnej wojnie z Tymurem, ale to była łatwa wojna. No to całkiem niezły następca. Odkryłem nową kopalnię złota o nazwie Moskwa. Co 5 lat 350 golda wpada. Plus odsetki. Biedna Polska. Kurka, miałem jej dać gwarancję, zapomniałem o tym. A mówili, że hordy są mega niestabilne. Buntowników nie stwierdzono. A to właśnie dzięki połączeniu idei humanistycznych oraz ofensywnych. Wykorzystajmy tą okazję. Jakby to powiedzieć, te rozbiory na Polsce tym razem są trochę inne. Piękna kolorowanka, piękna. Dobra, myślę, że to ten też czas, w którym możemy wykorzystać nasze zasoby finansowe i zacząć rozbudować produkcję w naszym kraju również. A trochę tego jednak mamy, bo centra handlowe już poulepszałem, przynajmniej w Nowogrodzie. Ziemię po pozostałych hordach to tylko palimy, one są tak bezwartościowe, że tu nic więcej nie opłaca się robić. I tak palić możecie tylko hordami. Ogólnie coś za wolno idą mi te podboje. Chyba za bardzo się tu zablokowałem tymi wasalami. Jestem bardzo ciekaw, jakim cudem prowincja Czagatajów, którzy wiecie, tutaj są, znalazła się tutaj. Skąd Czagatajowie mają tu ziemię? Zagadka! Palimy, wszystko co się da tutaj palimy. Jako czwartą ideę bierzemy ideę ilościową. Quantity Ideas. Boże, manpower tej hordy będzie niepowstrzymany. Litwa ma sojusz z Moskwą. Moskwa ma z Litwą. No jak, żeby tu się nie cieszyć z tego powodu? Od Litwy na razie tylko pieniądze. Od Moskala bierzemy tutaj te prowincje, żeby Szwecja mi go nie podbiła. I również pieniądze. Teraz bierzemy się ponownie za Tymura. I tym razem naprawdę będziemy już mieli drogę do Indii. To co, zmieniamy się w Republikę Hordą? W ten moment, kiedy zdajesz sobie sprawę, że jesteś całkiem sam. No to mamy tą wojnę. Co prawda niestety Sindem, żebym mógł tutaj korować. Oddali bierzemy tylko pieniądze, nic więcej, żebym za 7 lat mógł po prostu bić tą nację. Mamy Trade Ideas rozwinięty na maksa i powiem szczerze, że weźmiemy tutaj akurat tą ideę i... I powiem szczerze, że bierzemy teraz politykę na zmniejszenie kosztów rozwoju w dalszych idei i przyspieszenie rozprzestrzeniania się instytucji oraz oczywiście na efektywność handlu. 281 punktów za rozwój idei. Super opłacalne. No i zdobyliśmy naszą bramę do Indii. Następnym razem będzie to znacznie szybsza wojna z Delhi, które w zasadzie w połowie zdobywamy na Reconquestie. No i czas na jedną z trudniejszych wojen. Atakujemy Oriat, który jest pod protektoratem Mingu. Mają tylko dwukrotną przewagę liczebną. Easy! Dodatkowo Ming jest 4 technologie do tyłu za nami. Może najechać Beijing? Coś czuję, że ta wojna będzie łatwa. Do tego Oriat jest już tylko zwykłym królestwem, więc nie ma bonusów do walki. Oj, kolejny Stakwaj. Biedny Oriat, trzeba było zostać jednak tą hordą. Ale jednak jednostki mają ładnie wyglądające, nie? Ej, drugi Stakwaj. Znowu zapomniałem o wojnie religijnej. Ale w sumie co mnie ona obchodzi? O Boże, Osman mi wojnę wypowiedział. Kiedy on te klejmy narobił? No to tutaj to wygląda ciekawiej. Dobra, byleby mieć tą granicę z Mingiem, tak to zróbmy. Mam nadzieję, że nie stracą tego w jakiś durny sposób. Osman, tak się tego nie robi! Zobaczcie, zanim ja się tu cofnę, Boże, ile tu kraju mi płonie! Najgorsze w tym wszystkim jest to, że zanim ja się cofnąłem, to Osman mi większość terytoriów moich przejął. Ale jak widzicie, moja horda daje radę, mimo że ma jedną technologię militarną przewagi. Oh my god. Nie no, straty całkiem niezłe mu robimy. No na razie to dobrze wygląda, nie powiem, że w bitwach wygrywamy, znacząco wygrywamy w bitwach, ale jak to się potoczy, jak się ta wojna zakończy, czy coś oddamy, czy coś zyskamy,
No to zobaczycie w kolejnym odcinku. Jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!